Jeśli mówimy o szczepionce dla zwierząt przeciwko chorobie COVID-19, to prace nad jej stworzeniem ruszyły dokładnie w tym samym momencie, kiedy prace nad szczepionką dla ludzi. Szczepionka jest zasadniczo gotowa, natomiast nie jest jeszcze zarejestrowana. Prace, jeśli chodzi o rejestrację, są już na ukończeniu. W Stanach Zjednoczonych została dopuszczona warunkowo, jest specjalne zezwolenie wydane. Trwają też prace kliniczne, badania kliniczne w dwóch krajach w Europie. Z tego, co się orientuję, to co najmniej trzy kraje, Stany Zjednoczone, Finlandia i Rosja, to są te kraje, w których prace nad szczepionką dla zwierząt, a właściwie dla łasicowatych, trwają. Czy może być konieczne szczepienie domowych zwierząt? Wydaje nam się, że będzie to wskazane działanie, po to, żebyśmy chronili także i siebie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że zgodnie z koncepcją jednego zdrowia, jeżeli będziemy dbali o zdrowie zwierząt, to też zwiększamy szanse na to, że sami będziemy zdrowi. A jeżeli wirus mutuje, wiemy, że nie u wszystkich gatunków zwierząt tak samo wrażliwych na ten wirus dochodzi do zachorowań, to możemy podejrzewać, że kiedyś powstanie taka mutacja, też i u naszych milusińskich, która będzie w stanie nam zagrozić. A zatem, jeżeli będziemy zabezpieczać, właśnie szczepić nasze zwierzęta, nasze psy i koty, zmniejszamy prawdopodobieństwo, że raz one zachorują, a dwa, że my się od nich zarazimy. Osoby, które przebywają na kwarantannie, powinny ze swoimi zwierzętami na niej pozostać. Dobrze jest na przykład poprosić kogoś z rodziny, żeby tego psa wyprowadził, jeżeli taka jest możliwość, a jeżeli nie, no to są różne sposoby, żeby temu psu ulżyć, no, zrobić to, co potrzebuje w domu. Zdaję sobie sprawę, że to jest utopia, o czym mówię. W większości przypadków jednak psy są wyprowadzane. Niemniej jednak zalecenie jest, żeby tak samo jak ludzie pozostawały na kwarantannie, czyli ograniczać kontakty.